Jarosław Sowicki, sołtys Szypowa i Zacharowa, jestem radny gminnym. Miałbym taką prośbę, bo pan kierownik wysłał pismo do Rady Gminy i do władz gminy odnośnie dofinansowania auta. Władze gminy, tak samo wszyscy radni, po prostu byli za dofinansowaniem tego auta. Auto zostało kupione i teraz po prostu moje zdanie było takie, żeby odbić tę piłeczkę. Nie potrzebuje ten policjant po prostu wymachiwać i zakiełcować. No, wystarczy, że przejdzie się radiowóz i to już jest bezpieczny. Zwiększenia etatów na razie póki co u nas nie ma. Ten policjant jest obecnie na szkole i wraca w kwietniu, tak? Od 1 marca będzie tutaj kolejny policjant, który zostaje przeniesiony z Wydziału Konwojowego. Wiemy wszystko, tylko nasza gmina, musimy sobie zwrócić uwagę, to, że jest drugą z kolei gminą pod względem wielkości, nie? Gmina Nowe Miasto to nie jest tam gmina Dominowo, czy to. My też chcemy się tutaj czuć po prostu bezpiecznie.